Kompendium Natura po polsku. Żurawina błotna. Vaccinium oxycoccus equal sign Oxycoccus quadripetalus. Wrzosowate. Wygląd: wiecznie zielona krzewinka o wysokości 10 do 30 cm, z się i pełzającymi bardzo delikatnymi, nitkowatymi rozgałęzieniami łodyg, mogącymi osiągać długość do 80 cm. Liście są jajowate, zaostrzone, na brzegu podwinięte. Z wierzchu są lśniąco ciemnozielone, a od spodu popielato-oszronione lub niebieskawo -zielone. Długość liści wynosi od 3 do 8 mm, tylko rzadko przekraczając 1 cm. Są one najszersze w środkowej części lub w dolnej trzeciej części. Zwisające kwiaty o różowej koronie i czterech odgiętych płatkach stoją pojedynczo na czerwonych i delikatnie owłosionych szypułkach o długości od 2 do 5 mm. Zebrane po dwie do 4 tworzą szczytowy baldaszek. Owoc, jagoda o średnicy od pół do jednego i pół centymetra, jest kulisty i czerwony często także brunatnoplamisty lub później całkiem brunatniejący. Siedlisko. Torfowiska wysokie i przejściowe, torfiaste, jasne lasy. Głównie w skupieniach torfowców i na kępkach torfowisk wysokich. Spotyka się je w Alpach aż do 18 setek metrów nad poziomem morza, prawie wyłącznie na mokrych i kwaśnych glebach torfowych. z szczenie. Europa północna i środkowa. W Polsce jest rozpowszechniony w większości regionów na niżu, a w górach jest bardzo rozproszony. Ze względu na niszczenie torfowisk wysokich, żurawina staje się coraz rzadsza w Europie. Obecnie jest powszechna tylko w bezleśnych zbiorowiskach Skandynawii. Okres kwitnienia od maja do lipca. Owoce. Jagody zawierające witaminę C o cierpko kwaśnym smaku nie są szczególnie smaczne na surowo. Naprawdę jadalne stają się dopiero wtedy, gdy przynajmniej raz zostały przemrożone. Ze względu na rzadkość występowania żurawiny, jej jagody nie powinny być zbierane w Europie. W Polsce żurawina nie jest aż tak rzadka. W północno-wschodniej części kraju bywa zbierana na skalę gospodarczą i przerabiana na konfitury. Stanowi znakomity dodatek do mięs.